Reset obywatelski. Witam Państwa, nazywam się Konrad Przołajski i zapraszam na cotygodniowy program na WSPAK w ramach kanału Reset Obywatelski. Ta rozmowa nie jest na żywo, jest nagrywana, będzie miała premierę we wtorek o 17 i potem będzie już dostępna do odsłuchania i oglądania. Program dzisiaj realizuje Asia, zwana Asia Tor. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce dla tych wszystkich, którzy chcą zadawać pytania, którzy są ciekawi tego, co mamy do powiedzenia, może nieco inaczej niż w innych mediach. Jesteśmy takim medium publicznym, bez cenzury, bez jakiejś takiej politycznej kontroli i każdy z nas robi właściwie to, co chce. Ojciec dyrektor Marcin Celiński tutaj nam nie wyznacza niczego poza faktem, że chcę, żebyśmy przez 2 godziny coś ciekawego robili. Jeśli Państwu się podoba to, co słyszycie i ewentualnie oglądacie, to zapraszam do wspierania nas, dlatego że jesteśmy, jak mówiłem, medium publicznym, takim, które jest naprawdę publiczne, to znaczy utrzymuje się z Waszych składek. Te składki można wpłacać poprzez różne, na różne sposoby. Wszystko jest wyjaśnione pod takim adresem zrzutka.pl/z/reset-obywatelski. Można nas spotkać na Twitterze, na Facebooku. Niedługo będzie sygnał radiowy, a w tej chwili ja jestem, jak rozumiem, na YouTube. I proszę bardzo, żebyście Państwo byli jeśli jesteście zainteresowani, żebyście przekazywali informacje o naszym istnieniu, o tych programach, tym, którzy jeszcze o tym nie wiedzą. Dzisiejszy temat rozmowy to filozofia wegańska. Profesor UJ-u Joanna Hajderek jest naszym gościem. Zapraszam Cię, Joanno. Witam serdecznie. Joanna jest filozofką, ateistką, feministką, weganką i właśnie opublikowała książkę pod tytułem Filozofia wegańska. I chciałbym, żeby teraz nam trochę o tej książce opowiedziała, bo znamy ją z wcześniejszych tutaj wizyt i felietonów, które możemy czytać w bardzo różnych miejscach, na portalach, które no, w których często bywa, bo regularnie pisuje, w Faktach, po mitach, w Racjach, w magazynie ekologicznym Istota i na portalu Kot Małopolski. Ale dzisiaj rozmawiamy o książce. Ta książka to jest taka Biblia weganizmu. O, pokaż, Joanno. Ja tej książki w tej formie jeszcze nie mam. Dostałem tylko plik komputerowy i go sobie troszkę przejrzałem. Szczerze mówiąc, tak dokładnie nie miałem czasu czytać, bo to jest bardzo świeże. To właściwie się pokazało dosłownie chyba wczoraj czy przedwczoraj. No i teraz tak, powiedz właściwie, co to za publikacja? Czy to jest dzieło naukowe, bo ty jesteś naukowcem, jesteś doktorem habilitowanym, o ile dobrze pamiętam, i pracujesz na UJ-cie jako badacz, filozof, K i tak dalej, ale jednocześnie zajmujesz się też popularyzacją i felietonistyką. No to czy tutaj bardziej występujesz jako ta popularyzatorka, czy taki filozof jak Kant, które nam te moralne różne regulacje proponuje. Słuchaj. To dobre. Ja mówiąc szczerze, tą książkę zaczęłam chyba pisać jako taką książkę naukową, ale szybko się okazało, że jakoś uwiera mi ta formuła, przynajmniej w tym temacie. Wiem, że to brzmi paradoksalnie, ale jednak. I to jest chyba taki klasyczny esej filozoficzny, stąd ten tytuł, bo też szukam jakichś takich w tym eseju filozoficznym podstaw weganizmu.
Natomiast przede wszystkim ta książka jest może z jednej strony popularno-naukowa, ale z drugiej strony ona jest bardzo mocno związana z manifestem wegańskim. To jest taki ruch, inicjatywa, którą współtworzę razem z różnymi ciekawymi ludźmi, jak choćby, myślę Państwu doskonale znany Dariusz Gzyra, autor książki Dziękuję za świńskie oczy, czy Karolina Kuszlewicz, która jest taką prawniczką, obrończynią praw zwierząt, czy tacy naukowcy jak Marcin Urbaniak, którzy postanowili coś trochę nam poopowiadać o weganizmie. To wszystko zostało założone i w jakiś sposób też scalone przez redaktora właśnie Istoty Janusza Bończaka. Natomiast ruch społeczny wymaga takiego zupełnie innego podejścia, więc też nie chcę powiedzieć, że to jest książka popularno-naukowa, ale ona jest bardzo taka, myślę, w narracji i w przekazie, który chciałam zrobić, otwarta, bo tutaj chodzi o pokazanie przede wszystkim weganizmu, który najczęściej nam się kojarzy z kuchnią, czy wręcz z jakimś takim bardzo skrajnym postępowaniem, a ja chciałam pokazać, że przede wszystkim weganizm to jest pewien styl życia, pewne podejście do świata. To, co się dzieje, prawda, w kuchni, jest już pewnym oczywiście efektem naszych wcześniejszych relacji. No i ta książka właśnie opowiada o tym, jak możemy zrozumieć siebie, zrozumieć świat, który nas otacza, ale przede wszystkim też zrozumieć kulturę, bo to kultura nas bardzo mocno kształtuje. Jesteśmy takim zwierzątkiem ubranym w kulturę i ten taki mechanizm warunkowania kulturowego powoduje, że czasami nie zdajemy sobie sprawy, jakie mechanizmy nami rządzą i co powoduje, że tak, a nie inaczej z jednej strony podejmujemy decyzje, a z drugiej strony uznajemy jakieś wartości za właściwe czy niewłaściwe właśnie. Joanno, ja odniosłem wrażenie, jak zacząłem przeglądać twoje dzieło, że ty napisałaś to dla dzieci, a może dla młodzieży. Tutaj widzę takiego pięknego krecika i jeśli dobrze zapamiętałem, to w ogóle twoja mama narysowała tego krecika, zdaje się. I wstęp, a właściwie zamiast wstępu jest napisane rzecz o krecie. Czyli to troszkę jest taka opowieść jakby disneyowska, przynajmniej takie wrażenie odniosłem. I rodzinna, to wytłumacz się tutaj, czy ty jesteś tym filozofem, filozofką, przepraszam, co za błąd w rozmowie z feministą. Czy ty jesteś tą filozofką, która tak uczenie tutaj ten esej nam próbuje przedstawić, czy też to jest taka książka jak filmy Disneya o myszce Miki i profesorze Donaldzie? Tu rzeczywiście są ilustracje w całej książce zrobione przez moją mamę, która jest malarką, graficzką i mówię szczerze, ja to trochę wykorzystałam, zresztą wykorzystałam jej zwierzolubność, dlatego tu są zwierzaki. Natomiast ten styl jest tutaj specjalnie trochę przewartościowany, bo z jednej strony narracje filozoficzne wymagają od nas bardzo często takiego myślenia w duchu obiektywnym, niezaangażowanym, naukowym. Ja tu próbuję wrócić do czegoś, co Arystoteles określał jako istotę filozofii, czyli filozofię jako zdziwienia nad światem, więc tym światem próbuję się zdziwić, a z drugiej strony też idąc za takim współczesnym myśleniem, choćby kognitywnym, który pokazuje, że nie da się rozumu i racjonalnego myślenia oddzielić od emocji, nie robię tego. Po prostu pewne filozoficzne koncepcje czy naukowe koncepcje przedstawiam językiem, który nie jest oderwany ani od naszego życia, ani nie jest oderwane od emocji, zwłaszcza gdy mówimy o nas samych, o zwierzętach pozaludzkich, czy o tym, co się wydarza, prawda? Bo to jest też książka o kryzysie klimatycznym, czyli o rzeczach, które
i zjawiska, które są bardzo mocno związane z naszą egzystencją, mogą być przerażające, mogą być zadziwiające, czy mogą być szokujące. I tych emocji staram się nie ukrywać. Ja jestem jakoś mocno związana z różnego rodzaju właśnie czy ruchami społecznymi, ale też no, z tym, co się dzieje. Myślę, jak każdy człowiek, każdy obywatel, obywatelka. Więc ten styl jest tutaj specjalnie taki, powiedziałabym, wieloaspektowy, gdzie ten aspekt emocji i takiego racjonalnego, naukowego spojrzenia po prostu prowadzą nas. Natomiast ten kred, o którym wspomniałeś, on jest ważny, tak samo jak świnia, krowa, kura, kot czy wilk, bobry, bo to są właśnie istoty, które prowadzą nas przez tą moją książkę. Chciałam w pewnym sensie oddać głos zwierzętom pozaludzkim. Czy chciałam pokazać coś, co oczywiście w języku naukowym już się dzieje, bo wystarczy popatrzeć choćby na Marka Beckhoffa, który nas konsekwentnie jako biolog uczy podmiotowości zwierząt. Natomiast w tradycji kultury europejskiej, filozofii, ciągle jednak zwierzęta nie są traktowane podmiotowo, ciągle są przedmiotem albo naszych badań, albo naszych jakichś zabiegów, czy to konsumenckich, komercyjnych, czy marketingowych. Mamy wyobrażenie albo fioletowej krowy, która czeka radośnie na pastwisku, żeby dać nam mleko i żeby z tego była jakaś słodycz dla dzieciaków, albo mamy wyobrażenie jakieś disneyowskie, prawda, psów, kotów, 101 dalmatyńczyków, czy mamy po prostu fileta na talerzu, który nie jest już nawet reprezentantem ciała zwierzęcia, które wcześniej żyło, miało jakieś swoje potrzeby, swoje życie. Więc nasz stosunek do zwierząt czasami jest bardzo mocno zapośredniczony, ale też do nas samych, bo często zapominamy, że my jesteśmy zwierzęciem. No więc stąd tutaj pojawiają się właśnie takie opowieści jak o kretach, które bywają bardzo, bardzo uciążliwymi sąsiadami, sąsiadkami w naszych ogródkach, czy o srokach, psach i innej gawiedzi, która tak naprawdę na co dzień nas otacza, a którą my niestety przez kulturę albo uczymy się, albo po prostu nie potrafimy dostrzec w ich podmiotowości. No tak, ty teoretycznie to pięknie wykładasz, ale ja może przeczytam jakiś kawałeczek, to zobaczymy, czy raczej usłyszymy, jaki jest styl tej książki. Ona nie jest ciężką taką cegłą akademicką, tylko to dla czytelnika, który nie będzie wiedział, że tam są też i poważne rzeczy, to będzie coś takiego jak opowieści o zwierzątkach dla maluszków. O czym szumią nam wierzby? Rozdział pierwszy, rozmowy z panią sroką. Wczoraj rano pod moim oknem stała pani sroka. To niezwykły ptak. Ten niezwykły ptak krzyczał prosto w moje okno. Wystraszona wybiegłem do niej. Jest początek lata, młodziki raz po raz wylatują z gniazd i próbują sił w pierwszych lotach. Tu, gdzie mieszkam, wieś została zagarnięta przez miasto. I tak dalej, i tak dalej. Więc to troszkę jest taka jakby bajka dla dorosłych, prawda? Bo tam treści są czasem poważniejsze, natomiast ten punkt widzenia jest bardzo bliski tym naszym no, małym krewnym, czyli jakimś takim istotom, z którymi przyszło nam tutaj żyć. Także zachęcam tych z Państwa, którzy lubią taki styl, żeby do tej książki zajrzeli i nie bali się tego, że tutaj zaraz będzie Husserl, Kant i nie wiadomo co jeszcze. Nie, to jest naprawdę przystępna lektura i bez słownika wyrazów obcych i filozoficznego da radę to jakoś skonsumować. Ale ja myślę tak, znamy się już parę lat, ale mówiąc szczerze, jakoś tak nie do końca zarejestrowałem, jakie ty masz te swoje kulinarne preferencje. I dopiero ta książka mi uświadomiła, że tutaj ja jestem barbarzyńcą, który tak nie do końca jeszcze umie się zachować w tym świecie cywilizowanym, bo ja nie jestem weganinem. I nawet mi się wydaje, że ten weganizm, zresztą potem sobie powiemy, czym się różni wegetarianizm od weganizmu i tak dalej, ale to zostawmy jeszcze.
W każdym razie nie zdawałem sobie z tego sprawy, że tutaj jesteś taka, no powiedziałbym, zdeterminowana. I odbierałem ciebie jako taką osobę, która w tym kręgu akademickim robi karierę, jest aktywistką społeczną, jest ateistką, która uświadamia nam różne absurdy religii i tak dalej. Natomiast nie wiedziałem o tej twojej wegańskiej pasji. I no właściwie, jaki jest związek filozofii? Ty troszeczkę tego dotknęłaś, ale może byś to jakoś jeszcze bardziej przystępnie nam wyjaśniła. Związek filozofii w ogóle z tą filozofią wegańską i jak ma się to do feminizmu, który jest dla ciebie też istotny, bo od tej strony to już cię poznałem. Słucham. Tak, w tym wszystkim jeszcze jest ateizm, żeby było zabawniej. Ale to wszystko się jakoś spaja, bo z jednej strony filozofia i cała historia filozofii europejskiej uczy nas, jak tak krok po kroku, wolniuteńko, my zmieniamy nasze nastawienie do siebie czy do świata. No, filozofia jest przede wszystkim krytycznym myśleniem, więc bardzo dobrym jest narzędziem do przepracowania naszych przekonań, naszego bycia w świecie. Ale co jest dla mnie tutaj bardzo ważne, historia filozofii europejskiej czy kultury europejskiej w ogóle, bo filozofia jest jedną z narracji, która tworzy kulturę europejską, buduje jej symbole czy współbuduje, prawda, pewne takie kulturowe imaginarium, jest niezwykle antropocentryczna. Wydaje mi się, że w porównaniu z innymi kulturami to tutaj gdzieś bardzo jesteśmy jednak skoncentrowani na człowieku jako na takiej istocie wyjątkowej. No tutaj ta choćby metafizyczna tradycja, która nauczyła nas mówić o człowieku jako istocie, która posiada duszę, jest bliżej Boga, czy aniołów, czy właśnie tych bytów transcendentnych niż zwierzęcia, ma ogromne znaczenie. Wprawdzie i w starożytności, czy w nowożytności były głosy, które to równoważyły, ale no, umówmy się, były w mniejszości. Podejrzewam, że w XVIII wieku Davida Hume'a niewielu jego współczesnych tak do końca zrozumiało z jego głosem takim prozwierzęcym. No więc wyrastamy z bardzo takiej antropocentrycznej kultury i ten antropocentryzm ma taki charakter też mocno przemocowy, bo jak się zastanowimy, to mówienie o człowieku bardzo często było równocześnie męskocentryczne. Człowiek długo był jednak mężczyzną. Kobieta to była, tak jak święty Tomasz z Akwinu ujmował, takim niewydarzonym człowiekiem. I kobiecie było bliżej do zwierząt niż do mężczyzn, czy do, prawda, tych wyższych istot jak anioły czy inne istoty o takim czysto duchowym charakterze. Więc to już rodzi taki klimat pozwalający na uprzedmiotowienie, na deprecjację, na taką marginalizację. Bardzo długo zresztą kobiety nie miały swoich praw. Jak przyjrzymy się historii sufrażystek, potem feministek, no to są walki o równouprawnienia. I to samo źródło przemocy tak naprawdę będzie obejmowało istoty pozaludzkie. Zwierzęta również były deprecjonowane, właśnie traktowane jako te, które nie posiadają duszy, jako te, które są mało istotne, te, które można posiadać. No tutaj religia, choćby chrześcijaństwo, jednoznacznie wskazuje na zwierzęta jako te, które są podporządkowane, przynależne i mogą być zarządzane przez człowieka. To rodzi takie asymetryczne podejście i o prawach zwierząt też tak naprawdę zaczynamy dyskutować w XX wieku. Takim, myślę, najmocniejszym uderzeniem są lata 70. XX wieku. No więc w tym sensie badanie kultury czy studiowanie filozofii nagle nas konfrontuje z bardzo takim przemocowym myśleniem,
a w obliczu współczesnego świata, zmian, no, w obliczu wielkiego wymierania, czy no, popatrzmy na takie dane jak choćby istnienie tak zwanych zwierząt dzikich, z całej biomasy, czyli z całej tej grupy istot żyjących na Ziemi, tylko 3% to są zwierzęta dzikie, natomiast wolnożyjące. Natomiast reszta to jest człowiek i gatunki przez niego hodowane i udomowione. To oznacza jednoznacznie, że myśmy wyparli całkowicie zwierzęta, które są poza tym naszym zasięgiem, zmarginalizowaliśmy przestrzeń do ich istnienia, no i przede wszystkim zagrażamy im. Dzisiaj już jest faktem, że giną gatunki, trwa wielkie wymieranie właśnie przez działalność człowieka, choćby przez wylesianie, usuwanie, prawda, choćby lasów deszczowych pod uprawy dla nas potrzebnych, choćby pasz, którym będziemy potem karmić zwierzęta hodowlane, co z kolei zabiera, prawda, naturalny ekosystem dla wielu gatunków zwierząt wolnożyjących, no i cały czas sprzyja tak naprawdę wymieraniu, prawda, eksterminacji tych istot. No więc studia nad filozofią czy przyglądanie się kulturze w pewnym momencie konfrontuje nas z takim pytaniem, jak to jest możliwe, że my się na to godzimy. Jak to jest możliwe, prawda, że dopuściliśmy do sytuacji, w której przecież dużo wcześniej ekolodzy, ekolożki nas ostrzegali, pokazywali nam dane statystyczne, uczyli nas, a myśmy się nie zatrzymali, prawda? I nagle jest rok 2022 i my w zasadzie nie robimy nic, żeby powstrzymać czy wielkie wymieranie, czy ocieplenie klimatu na Ziemi i nic nie robimy, by wyhamowywać kryzys klimatyczny. Więc to jest gdzieś to zadziwienie, ten problem, który przed nami postawiliśmy tak naprawdę my sami, rodzi pytanie o źródła, a to z kolei wymaga takiego przyjrzenia się właśnie filozofii. No i tutaj tak bardzo pokrętnie staram się odpowiedzieć na twoje pytanie, bo wydaje mi się, że gdy uważnie zaczynamy czytać czy historię kultury europejskiej, czy filozofii, to nagle możemy odkryć różnego rodzaju wzorce umacniające ten antropocentryzm, taką asymetrię, którą budujemy, ale też możemy zobaczyć te głosy sprzeciwu, prawda? Czyli to jest z jednej strony właśnie gdzieś tam David Hume, który mówi, nie można krzywdzić istot, które są czujące i żyjące, niezależnie od tego, do jakiego gatunku przynależą. Czy to jest choćby John Stuart Mill, który upomina się o prawa kobiet, więc te głosy tam nabrzmiewają i w XX wieku robią nam bardzo ciekawą rewolucję. No tak, to jeszcze myślę, będziemy się zastanawiać nad pewnymi sprawami dotyczącymi stosunku religii, no bo religia w dużej mierze, szczególnie chrześcijaństwo, tutaj naznaczyło zwierzęta jako takie istoty nam podległe i które możemy eksploatować i tak dalej. To jeszcze pewnie ten wątek wróci, ale rozumiem, że twoja sympatia i twoje takie dowartościowanie zwierząt ma też wyraz nie tylko w takim no, ciepłym mówieniu, ale na przykład piszesz z dużej litery pani Srok, tak? Zmieniasz jakby ortografię polską. Jak to właściwie jest? Czy to w tym celu, czy to tak jak w tej bajce dla dzieci, czy jaki jest powód? Tutaj wydaje mi się, że się nam ścieżki spotykają, bo i ty i ja zajmujemy się tylko na różne sposoby, choćby mową nienawiści, hejtem i taką przemocą, która się wydarza w języku, w życiu społecznym. I w odpowiedzi na to staram się gdzieś budować tak zwaną dobrą mowę. I pierwszym zabiegiem, najbardziej prostym, jest pisanie z dużej litery po prostu wszystkich nazw gatunków zwierzęcych, czyli tam rzeczywiście każdy pies, kot, krowa, świnia są pisane z dużej litery, po to, żeby jakby
uświadamiać nam cały czas, czy wprowadzać tą strukturę podmiotową i przełamywać hierarchię. Bo tutaj taka pierwsza, moim zdaniem, zasada filozofii wegańskiej to jest myślenie równościowe, gdzieś zrywanie właśnie z tą tradycją takiego z jednej strony antropocentrycznego spojrzenia na świat, ale przez to też zrywanie z taką strukturą hierarchii, która rodzi przemoc. To myślenie sieciowe, ono nam pokazuje, że tak jak pięknie to swego czasu Albert Schweitzer ujął, jesteśmy życiem pośród życia, które chce żyć, dlatego ta pani sroka, czy pani krowa, czy pies, kot w kryzysie bezdomności, wszystkie te istoty są tak samo jak człowiek pisane z dużej litery. Natomiast z językiem jest, wydaje mi się, poważniejsza sprawa. Bo język potrafi nam też zakamuflować, zatrzeć podmiotowość czy w ogóle obecność. Tu znowuż pewnego rodzaju analogia do problemów i kwestii feministycznych, no bo feministki zaczęły w latach 90. namawiać nas, byśmy wrócili w języku polskim do feminatywów. To jest też taka próba pisania z perspektywy, w której ujmujemy i podmiot kobiecy i męski. Po co? Po to, żeby nie wykluczać, po to, żeby jakby przywrócić sprawczość czy obecność w życiu choćby społecznym, czy politycznym, czy zawodowym, czy nawet na takiej płaszczyźnie codziennej kobiety jako podmiot, a nie tylko pewien pionek w grze kulturowej. I to samo możemy zobaczyć w języku, którym opisujemy zwierzęta, bo my często mówimy na przykład o krowach mlecznych, czy kurach nioskach, brojlerach, tucznikach, bydle. Zresztą w języku mamy też potocznym szczwane lisy, chytruski, czy obrzydliwe żaby, czy będziemy mieć jakieś obślizgłe gady, płazy i tak dalej. Ten język, który jest już gdzieś nacechowany taką aksjologizacją, on powoduje, że mamy takie nakładki mentalne, które nie pozwalają nam zobaczyć w żabie żaby, tylko ona jest od razu albo księciem z bajki, którego trzeba pocałować, to ta pozytywna wersja. Tak, a z drugiej strony, prawda, będziemy mieć tą obrzydliwą ropuchę. I w przypadku zwierząt hodowlanych nazwania na przykład kury kurą nioską redukuje to zwierzę tylko do funkcji, którą nadaliśmy kulturowo temu zwierzęciu, prawda? Czyli nie ma już kury jako takiej, ona przestaje być istotą. Nawet jest taka ciekawa książka Barbary King, Osobowość na talerzu. I to jest biolożka, która poświęca swoje życie na badanie zwierząt, przygląda się ich budowie, behawiorystyce czy też neurologii. I ona nam pokazuje, że my wiele zwierząt, które właśnie zjadamy, zjadamy nie poznawszy. Czyli prawda, kury nam się kojarzą właśnie tylko albo z jajkiem, albo przynajmniej z jakąś taką mało inteligentną, dosyć nieciekawą, jeszcze brudną, bo brudzi w potocznym myśleniu istotą. Tymczasem kury, gdy zostały przebadane, okazało się, że są bardzo inteligentne, że są bardzo towarzyskie, że są niezwykle opiekuńcze. I teraz prawda, znika taka cecha charakterystyczna tych zwierząt, za tym idzie też, znika nasza troska o dobrostan, o to, co się z nimi dzieje. Na przykład możemy nie dowiedzieć się nigdy, że kury zamknięte w tych wielkich hangarach wielkopołaciowych i tam stłoczone na małej przestrzeni, często cierpią i umierają na depresję, bo nie wytrzymują psychicznie tego, co się z nimi dzieje. Natomiast my mamy kurę nioskę. No więc tutaj ten język, on może rzeczywiście brzmi bajkowo, jak czytamy o panu Krecie czy pani Sroce. Natomiast ten język, wydaje mi się, ma znaczenie, bo on nas może naprowadzać na istnienie podmiotowości, ale może ją właśnie zakrywać. I tutaj wydaje mi się, że ważnym krokiem w takim podejściu do innych istot żyjących jest taka zdolność
tej właściwej nazwy, czy tej właśnie dobrej mowy. Oczywiście od razu powiem, że nie ma dobrych rozwiązań. Dlaczego? Bo język jest też bardzo dynamiczny, on się cały czas zmienia. Tych propozycji mamy już w tej chwili dużo, prawda? Są badacze, badaczki, którzy mówią o zwierzętach ludzkich i pozaludzkich. No to jest ciekawa propozycja, ona jest jednak naznaczona takim jednak konfrontacyjnym ciągle myśleniem o zwierzętach ludzkich i tych, które ludzkimi nie są. Mówimy o podmiotach, prawda, ludzkich i pozaludzkich, podobny problem. Jest też bardzo ciekawa propozycja Dariusza Gzyry, który mówi o sentientach, czyli istotach po prostu czujących, myślących, które potrafią stosunkować się do świata, który ich otacza. I ja przyznam się, bardzo lubię tą propozycję. W mojej książce to pojęcie również się pojawia jako jedna z propozycji dobrej mowy, bo to słowo sentienci, chociaż no, gdy pierwszy raz się z nim spotkamy, czy je będziemy wymawiać, może nastręczać się pewne trudności, ale jak się oswoimy, to już nie jest tak źle. Natomiast jest to słowo, które nie ma w sobie tej konfrontacji. Tutaj niewydobywane są różnice, a pewna wspólnota choćby odczuć, bo jednak wszystkie istoty, które mają tą zdolność percepcji, tak jak kury, krowy, psy, ludzie, na przykład boją się cierpienia, boją się śmierci, czy również kochają, przyjaźnią się, chcą żyć, prawda, czy chcą realizować swoje cele, więc może się okazać, że właśnie w tej warstwie na przykład emocjonalnej, czy jakichś celów, czy pewnego dobrostanu, w takich też pozytywnych aspektach jest bardzo dużo wspólnego i sentienci jako istoty odczuwające jest, wydaje mi się, ciekawą propozycją, ale też oczywiście być może nie najlepszą. Tutaj dobra mowa to też takie, myślę, zadanie dla nas wszystkich. Czyli pytanie, jak możemy mówić o sobie, o innych istotach żyjących, żeby wyłonić tą możliwość bycia razem, czy podmiotowość tych, o których mówimy. No dobrze, Joanno, ale nasz język ma pewien charakter, który się ukształtował przez setki, tysiące lat. Ja sobie tutaj wypisałem choćby pierwsze z brzegu słowa terminy, które no, są trochę w sprzeczności z tym, co proponujesz, to znaczy potwierdzają to, co mówisz, ale te terminy pokazują, że w naszym języku bardzo głęboko ugruntowane są właśnie te takie aksjologiczne sformułowania i trochę trudno sobie wyobrazić, żebyśmy nagle, no może to jest proces długotrwały, zmienili w ogóle cały język. Bo na przykład mówi się o dehumanizacji, tak? No, długo pamiętam, w szkole byliśmy uczeni, że wiek XVI, odrodzenie to wiek humanizmu, tak? I że w ogóle postawienie człowieka w środku wszechświata, w miejscu Boga, jak rozumiem, to był wielki sukces, tak? I te wartości humanistyczne, czy w ogóle humanitaryzm, no to jest w ogóle samo dobro, tak? Ty mówisz, nie, to w ogóle jest niedobrze, dlatego że w istocie to my mamy tych wszystkich braci i faktycznie rzecz biorąc, używanie terminu dehumanizacja jest takie deprecjonujące tych innych, tak? I w zasadzie to tak jak ze słowami czy wyrazami, których boję się tutaj użyć, dotyczącymi na przykład rasy, tak? Czy dotyczącymi no, jakichś takich rzeczy, które się przewartościowały. No dzisiaj nie można powiedzieć murzyn. Jak powiemy czarnoskóry, to też niektórzy się denerwują. Jak powiemy czarny, to też nie do końca dobrze. I tak dalej, i tak dalej. A znowu są takie no, obelgi, czy takie pejoratywne określenia, zezwierzęcenie, tak? O co za bydle? Jak on się mógł tak zachować? No przecież to jest głęboko w naszym języku. To czy ty naprawdę wyobrażasz sobie, że misjonarze tacy jak ty, misjonarki, przepraszam, znowu, Boże, z feministką rozmawiam i ciągle grzeszę, czy to jest w ogóle możliwe? Czy to da radę to zmienić? Może za paręset lat, ale to chyba naprawdę jest jakby strasznie głęboko w naszych
naszej kulturze, o, może tak. Ale spójrzmy na problem trochę inaczej, bo nawet przykłady, które pokazałeś, no, humanizm, który pojawia się jako pewna odpowiedź na przede wszystkim czy scholastykę, czy takie średniowieczne steologizowanie nauki, ale też człowieka. Ale to było dawno temu, a dzisiaj humanizm... No tak, ale zobacz, poczekaj. To jest pewien krok i możemy to potraktować jako taki krok w zrzucaniu, powiedziałabym, pierwszych stopni hierarchii. Człowiek znalazł się w centrum, nie Bóg. Natomiast upłynęło parę stuleci, my zaczynamy mówić o zwierzętach. Wydaje mi się, że język jest bardzo dynamiczny. I co pokolenie to pojawiają się nowe zwroty, nowe określenia, pewne pojęcia, które wcześniej znaczyły jedno, potem, prawda, znaczą coś zupełnie innego. Tutaj moglibyśmy się bawić i pokazywać, jak ta ewolucja choćby znaczeń, pojęć, czy pojawiania się nowych słów, czy nowych treści, czy nowych struktur się rozwija, więc język jest bardzo dynamiczny. Natomiast wydaje mi się, że trzeba też pamiętać o tym, że język jest z jednej strony to banał komunikacją, ale z drugiej strony też jest tym, co nam jakoś świat opisuje, czy pokazuje, prawda? I takie pojęcia jak choćby murzyn, no już dzisiaj dla wielu z nas są bardzo problematyczne. Może to nie jest aż tak, powiedziałabym, rasistowskie, jak, no tutaj Państwo wybaczą, powiem od razu, prawda, zaznaczając, że cytuję Czarnuch, ale jednak jest tam jakaś taka infantylizacja tego człowieka. No i teraz propozycje choćby Afroeuropejczyk, Afrykanin czy Afroamerykanin są taką próbą jakby wyjścia poza tą strukturę, która nam by dawała referencję do rasizmu, prawda? Czy to jest taka próba ucieczki przed rasizmem. Co jest ciekawe, to mamy też ruch Black Lives Matter, który tą czernią gra, prawda? Były czarne pantery, Malcolm X też mówił o czarnym kolorze skóry, więc można zobaczyć, jak czasami niektóre pojęcia wracają, ale one są na przykład przepracowane, jakby przejęte przez społeczność, która wcześniej tym pojęciem była stygmatyzowana. Więc być może jeszcze trochę pod wpływem choćby młodzieżowego strajku klimatycznego albo, prawda, innych ruchów społecznych, pojęcie zwierzę zostanie tak przepracowane, że ono jakby powtórnie zakorzeni się w języku, ale już z innymi znaczeniami, a być może pojawią się nowe. I myślę, że te takie gry językowe, czy te próby takiego narzucania, zawłaszczania, czy jak powiedziałeś, no są różne misjonarki i misjonarze zmiany, będą wypracowywać nam tą zmianę. Natomiast ona jest przede wszystkim może nie tyle konieczna, co jest też nieunikniona. My po prostu cały czas, używając języka, go sobie przepracowujemy i cały czas go zmieniamy. I to się dzieje naturalnie. Także czasami jest tak, że jakieś propozycje wychodzą z tych właśnie misjonarskich tekstów, czy też uniwersyteckich, a potem ulica i tak zrobi swoje. I to jest ciekawe. Więc ja bym się tutaj tak bardzo nie bała, że te zmiany nie nastąpią. Tylko pytanie, prawda, w jaką stronę pójdziemy. Myślę, że zwłaszcza te nowe pokolenia nam pokazują, że ich świadomość taka ekologiczna, zielona czy dobro zwierzęca jest bardzo mocna, więc tutaj może się okazać, że pojawią się kolejne propozycje dobrej mowy. No dobrze, ale ty jesteś ateistką i sama to podkreślałaś, tak? I teraz pytanie jest takie, czy wobec tego ta twoja książka i ta postawa filozofki, weganki nie jest takim wyzwaniem dla religii, bo przecież ta część kultury, którą stworzyła religia, to jest w dużej mierze właśnie ta część antyzwierzęca, jak gdyby. No też może w jakimś sensie antykobieca, tak? Że to jest ta hierarchia i takie podporządkowanie. Bóg, mężczyzna, kobieta i zwierzęta, które mają im służyć, rośliny i tak dalej.
Czy wobec tego ta twoja książka jest jakby takim manifestem ateistki, czy takimi tezami Lutra w zakresie właśnie filozofii dotyczącej zwierząt i naszego takiego statusu wobec zwierząt, jak to jest w kontekście religii? A to na pewno takie moje boksowanie się z religią, czy niezgoda na religijny, czy język, czy styl życia, czy symbolikę jest tutaj i obecna, i jest w jakimś sensie też przyczyną wielu, wielu tez, które się w tej książce pojawiają. Bo jak zaczęłaś mówić, to ja od razu pomyślałam o tej hierarchii, którą dał nam najpierw pseudo-Dionizy Areopagita, potem znajdziemy ją u świętego Tomasza z Akwinu, gdzie już między Bogiem a człowiekiem mamy całe rzędy anielskie. Są anioły, które w ogóle, prawda, nawet do Boga nie są w stanie dotrzeć. Więc człowiek jest takim stanem pośrednim, to też jest w jakimś sensie upokarzające. I rzeczywiście zwierzę, które nie posiada duszy, albo jeszcze mocniej u Tomasza z Akwinu znajdziemy taką koncepcję osoby jako pewnego źródła podmiotowości, godności, odpowiedzialności. Tutaj ta godność jest ważna, bo ona daje właśnie tą możliwość nie tylko działania etycznego, ale też bycia w centrum działania etycznego. Prawda? Ktoś, kto ma godność, jest kimś, kim warto się zająć, o nim myśleć, poświęcić mu swój czas, swoją pracę. Ktoś, kto nie jest osobą, nie jest kimś, tylko jest czymś. I zwierzęta nie są właśnie w tej filozofii chrześcijańskiej osobami, nie mają duszy, właśnie nie mają osoby, więc nie są ani godne, ani podmiotowe. I to pozwala je deprecjonować. Plus weźmy to biblijne wezwanie do Adama i Ewy, by sobie jednak podporządkowali świat, by tym światem zarządzali. Czy popatrzmy na katechizm katolicki, który jest bardzo antyzwierzęce, antyklimatyczne, on tam uczy właśnie tej takiej ogromnej rozbieżności między człowiekiem a zwierzęciem pozaludzkim, które może być spokojnie podporządkowane celom dobrostanowi człowieka i to w każdym wymiarze, nawet uczynienie ze zwierzęcia zabawki, czyli prawda, pies podarowany jako prezent, też jest traktowany jako coś wręcz naturalnego. Więc tu religia katolicka no niestety zapisała się bardzo takim ciemnym podejściem do zwierząt, bardzo niebezpiecznym. Natomiast w Polsce mamy taką sytuację schizofreniczną, bo dużo osób jednak się laicyzuje, młodzież w zasadzie rezygnuje masowo z religii. Są przecież szkoły, gdzie nie ma już klas, w których ktokolwiek by chciał uczęszczać na religię, więc można powiedzieć, jest taki jawny odwrót. Natomiast z drugiej strony jednak religia przez wzorce kulturowe, właśnie przez to podejście, czy to w języku, czy w różnego rodzaju sformułowaniach, czy takich wzorcach myślenia, ciągle funkcjonuje, czyli ta taka, jeżeli już nie hierarchia, jak to mamy w klasycznych feudalnych koncepcjach, to chociażby asymetria. To zwierzę, które do końca, prawda, nie posiada praw i to widać niestety nawet potem już w legislacji, bo ciągle na przykład w prawie polskim, w momencie to o tym świetnie Kuszlewicz pisze w prawach zwierząt, ciągle w momencie, kiedy ktoś na przykład myśliwy zaszczeli psa, to w sądzie rozprawa nie dotyczy zabicia psa, pozbawienia życia istoty żyjącej, tylko tak zwany właściciel może skarżyć myśliwego, że pozbawił go własności. Więc tutaj mamy cały czas taką strukturę posiadania. Człowiek jest właścicielem zwierzęcia, nie opiekunem, nie przyjacielem, nie w relacji. Więc ta asymetria niestety jest cały czas obecna i ona jest gdzieś podlewana takimi wzorcami czy symbolami, które wypływają z religii i które cały czas są obecne niestety. Więc no w tym sensie ta moja książka opiera się na raczej fundamencie ateistycznym,
niż na religijnym, i raczej jest, prawda, takim spojrzeniem krytycznym na te narracje, które wypływają z samego Kościoła. No tak, to myślę, że się powoli obyczaje zmieniają. Nawet jeden z ważnych urzędników państwowych podobno miał taki zwyczaj, że na imprezie trochę może po alkoholu lubił całować psa. I ta forma wyrażania uczuć świadczy o tym, no, że gdzieś tam te nasze obyczaje się zmieniają. I w związku z tym może rzeczywiście krok po kroku, nawet ci najbardziej zatwardziali, no, religijnie motywowani ludzie będą w tej sprawie trochę zmieniali swoje zdanie. Ja kiedyś rozmawiałem z księdzem, który robi msze dla zwierząt, chyba w Wiedniu bodajże, to polski ksiądz, więc wszystko się zmienia. To ja proponuję, żebyśmy teraz chwilkę odpoczęli. Pies jest takim tutaj istotnym elementem muzyki, którą za chwilę usłyszymy, piosence w zasadzie, no a potem będziemy dalej kontynuowali naszą rozmowę. Asiu, prosimy o muzykę.
trzy grosze. Spadło, wzrosło, a może to bez znaczenia. Informacji ważnych dla naszego portfela napływa zewsząd wiele, ale co właściwie znaczą? O gospodarce na spokojnie i przystępnie, ale bez trywializowania. Tomasz Kasprowicz wraz z gośćmi chce dodać swoje trzy grosze do debaty o tym, co w ekonomii piszczy. W każdy czwartek o 18 w Resecie Obywatelskim. To jest program Na Wspak w ramach kanału Reset Obywatelski. Ja nazywam się Konrad Szołajski, a gościmy dzisiaj profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Joannę Heinder. Joanna napisała i nawet opublikowała książkę o filozofii wegańskiej. Niby wszyscy wiemy, co to jest ta filozofia, może nie filozofia, filozofia jest trudniejsza, ale co to jest wegetarianizm i weganizm. Ale tak na wszelki wypadek, żeby tutaj nie mieć poczucia, że używamy terminów, które nie dla wszystkich są jasne, proponuję, żebyśmy obejrzeli taki klip, w którym jest to wyjaśnione. Czym różni się weganizm od wegetarianizmu? Asiu, bardzo cię proszę o projekcję. Za chwilę pewnie ten materiał zobaczymy i dzięki temu będziemy już wiedzieli, jak nam wyjaśni potem, kim jest w zasadzie Joanna Heinderek, no, co ona wybrała z tej oferty opartej na szacunku dla zwierząt. Czym się różni weganizm od wegetarianizmu? Czyli numer 3. Czym się różni weganizm od wegetarianizmu? Tu i tu eliminujemy z naszej diety produkty mięsne, zastępując je produktami roślinnymi. Z tym, że weganizm jest o wiele bardziej restrykcyjny. W przypadku wegetarian eliminują oni produkty mięsne, ale spożywają produkty pochodzenia zwierzęcego. Jajka, nabiał, mleko, miód. Czyli oni eliminują tylko mięso, a to, co nam dają zwierzęta, nadal spożywają. Weganie eliminują również te produkty. Czyli w menu wegan nie ma produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli zero mleka, nabiału, jajek, miodu. Po prostu tego nie ma. Weganie w swoich dietach nie mają nic pochodzącego od zwierząt. Chociaż może wydawać się to problematyczne, to jednak weganie jakoś sobie z tym radzą. Suplementują te składniki, które chcą, ale pamiętajmy, weganie nic z pochodzenia zwierzęcego. Wegetarianie eliminują mięso, ale te produkty pochodzenia zwierzęcego, jak wcześniej wymieniane, jajka, nabiał, miód, mleko, nadal są w ich diecie, nadal je spożywają. Czyli weganizm jest o wiele bardziej restrykcyjną wersją wegetarianizmu. Dziękuję za uwagę, oceń, skomentuj, zasubskrybuj, podziel się, pokaż znajomym. Każda twoja aktywność jest ważna. Dziękuję za uwagę. No właśnie, Joanno, gdzie ty się mieścisz w tej skali odrzucania produktów czy pokarmów opartych na zabijaniu zwierząt? O, tutaj zdecydowanie weganizm, czyli jajka, ser, miód odpadają. No i wszystkie produkty, które są odzwierzęce. Natomiast wbrew pozorom ta dieta wcale nie jest ani taka trudna, ani taka skomplikowana. Ona jest tak naprawdę bardzo i prosta, i też wydaje mi się, że odkąd jestem weganką, szybciej i lepiej mi się gotuje. To jest po prostu czasami kwestia przezwyciężenia pewnych naszych przyzwyczajeń. Ale co jest tutaj istotne, ja bym znowu zaczęła od tych wzorców kulturowych, bo tak jak powiedziałam na początku, weganizm to jest najpierw styl życia, a potem dopiero dieta, czy potem dopiero gotowanie. I jak sobie uświadomimy, to przecież bardzo długo w Europie, nie tylko w Europie, na świecie, ludzie doświadczali głodu. Jeszcze w XX wieku głód był czymś oczywistym, naturalnym. Śmierć głodowa jest jedną z okrutniejszych tak naprawdę śmierci.
W związku z tym w momencie, kiedy w kulturze Zachodu pojawiła się konsumpcja taka nieograniczona, w momencie, kiedy no z jednej strony lata 50., 60. przyniosły ten taki olbrzymi rozwój, o którym choćby pisał Baudrillard, pokazując nam świat, który stał się takim jednym wielkim, nienasyconym rynkiem różnorakich towarów, myśmy gdzieś zatracili to takie tradycyjne nasze odżywianie się i w ten sposób mięso stało się, czy produkty odzwierzęce stały się znormalizowane i przestały być luksusowym produktem. Tutaj oczywiście hodowle wielkopołaciowe, transport, również środki, które pozwalają konserwować te produkty odzwierzęce, spowodowały, że nagle nasze półki sklepowe zostały zalane różnego rodzaju towarami, w których my, tak jak Baudrillard pisze, już się gdzieś gubimy, i zatracamy, ale też nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której moglibyśmy z tego zerwać, z tym nadmiarem, z tą nadmiarowością. I weganizm jest też taką drogą właśnie trochę wstecz, czyli to jest to przypominanie tradycyjnej kuchni, na przykład opartej na kaszach, na produktach roślinnych, które możemy uzyskać nawet, prawda, hodując czy uprawiając ogródki warzywne przydomowe. Oczywiście kto nie ma takiej możliwości, no to po prostu może na rynku, na targu czy w sklepie takie produkty spokojnie kupić. Dużo przepisów, jak się zastanowimy, spokojnie pozwala na przykład wyeliminować jajko. Jajko zawsze było luksusem, ono teraz stało się normą. Myśmy się przyzwyczaili, prawda, że do wszystkiego możemy dodawać jajka, czy do wszystkiego możemy dodawać na przykład ser czy mięso, bo też przestały to być towary właśnie luksusowe. Więc ten taki czar kultury konsumpcyjnej, która nas tak rozpiściła, która nam pozwoliła konsumować wszystko bez ograniczeń, spowodował, że zatraciliśmy gdzieś takie nasze dawne czy sposoby funkcjonowania w świecie, ale również właśnie nasze dawne przyzwyczajenia kuchenne, które bynajmniej nie opierały się na diecie mięsnej. Tu oczywiście, jak chcą Państwo powiedzieć, że przecież baba wielkanocna staropolska wymaga kopy jaj, to tak i owszem, ale ja bym się upierała, że taką babę staropolską z kopy jaj, po pierwsze, nie każdy mógł zrobić, no bo trzeba było mieć środki, by nabyć tą kopę jaj, a z drugiej strony to był dalej pokarm świąteczny, nie był codzienny. No więc w tym sensie ta dieta, która tak jest przedstawiana jako restrykcyjna, bo ten filmik tutaj tak podkreślał weganizm jako takie szaleństwo odmowy jedzenia czegokolwiek od zwierzęcego, może być potraktowane właśnie odwrotnie, jako taki powrót do dawnych sposobów rozwiązywania tych naszych kulinarnych potrzeb i problemów. I to może być nawet przyjemne, prawda? Bo to wymaga czasami takiego zaglądania do tradycji raz jeszcze, ale bez tych nakładek współczesnych, choćby bez tej nakładki luksusu, czy takiego samooszukiwania się, że ten luksus jest czymś naturalnym i nam się po prostu należy. No tak, ale jak cię słucham, to tak mi przychodzi do głowy, nie obraź się, że to rzeczywiście w mniejszym stopniu jest dieta, a w większym pewnego rodzaju taka nowa religia. Bo pozwól, że sformułuję to oskarżenie, które rozumiem, że jest trochę obraźliwe, ale wybaczysz mi, mam nadzieję. Otóż tak, wegetarianizm, o którym jeszcze pewnie trochę też porozmawiamy, ja nawet mam tutaj taki klip, który nam pewnie trochę wyjaśni, albo nawet nas troszkę skłoni do zastanowienia, czy jest sens jeść tyle mięsa. To, ale to zostawmy. Chodzi mi po prostu o to, że to wychodzenie do przodu jest pewnego rodzaju takim bardzo postępowym postulatem, że nie konsumujmy niczego kosztem cierpienia, kosztem tej
rozlewania krwi tych biednych zwierząt, gdybyśmy rzeczywiście byli świadkami tego i potem mieli je zjadać, to byłoby nam bardzo przykro, prawda? Ktoś, kto odwiedzi takie zakłady mięsne, to potem sądzę, że może przez jakiś czas mieć problem ze zjedzeniem bewsztyka czy jakiejś innej mięsnej potrawy. To jest jasne. Natomiast odmawianie sobie tych potraw, które powstają bez specjalnej krzywdy zwierzęcia. No bo ja rozumiem, że jak to się robi na taką przemysłową skalę i się zmusza te biedne kury, żeby te jajka tam nieustannie znosiły, czy te krowy, żeby one te hektolitry mleka produkowały, to może jest takie trochę już naciągnięte, tak? Że tutaj jak gdyby nie chodzi nam o to, żeby one jakoś tam nie cierpiały czy coś, tylko chodzi o dużą wydajność. No niemniej tradycyjnie, i ta tradycja to ma już nie setki, ale tysiące lat, ludzie odżywiali się, a to miodem, a to mlekiem, no niekoniecznie są krowy, kozy, tam, owcy i tak dalej, i tak dalej. Jajka też niekoniecznie, tylko kurze. No, to były takie potrawy, które można było przygotować bez krzywdzenia tych zwierząt. To nawet w naturze występuje, prawda? Te jajka gdzieś tam, no, oczywiście nie urodzą się te stworzenia tych jajek, tak? No ale miód, to jak są ci, którzy hodują pszczoły, to dbają o te pszczoły i nawet chyba te pszczoły mają lepiej, jak są właśnie pod opieką, niż jakby tam żyły sobie na dziko, może mniej by miodu produkowały, a jak produkują więcej, to możemy ich zabrać, no ale co to za krzywda? No czy tutaj nie wpadamy w taki fundamentalizm, taką ortodoksję i są też takie postawy wykluczające na przykład gotowanie pożywienia, że w zasadzie nie powinniśmy używać ognia, tak? Bo to niszczy tę naturalność tego produktu. No a jak tak się głęboko na tym zastanowimy i są na ten temat też teksty, książki o tym, jak rośliny czują, to możemy też mieć takie wrażenie, że zjedzenie owocu czy obcięcie jakiegoś kawałka rośliny, to też generuje jakieś cierpienie, tak? I że gdzieś tam no, prawie, że dochodzimy do absurdu. I być może, idąc tą drogą, musimy tylko w laboratoriach coś tam hodować, tak? Żeby nie było no, tego krzywdzenia, tego bytu ożywionego. Bo ty powiedziałaś o tych sentientach, tak? To jest ta nowa kategoria, która być może ma jakiś sens, ale przecież rośliny też czują. To jak to właściwie jest? Czy ty nie masz takiego wrażenia, że ty gdzieś tam zbliżasz się, nie wiem, do pani Barbary Nowak na przykład? Znaczy, rozumiem, że w troszkę inny sposób, ale też tak fundamentalistycznie. Znaczy, wszelki fundamentalizm wydaje mi się jest bardzo zły, bo zamyka dyskusję i gdzieś też może nas popychać do takiego obłędu. Natomiast wydaje mi się, że tutaj stawiając to pytanie, czy prawda, pokazując nam problem, pokazałeś też równocześnie bardzo istotną rzecz. No, rzeczywiście, gdy rolnik hodował krowy czy świnie, i one na przykład miały wolny wybieg, były zadbane. Nie się sprawowało po to, żeby je zabijać. Więc tak, tym, no, to, oczywiście finał był dla nich smutny, prawda? Ale więc krowę można było hodować po to, żeby dawała mleko, kurę po to, żeby dawała jajka, prawda? Tak, ale zwróć uwagę, że tu cały czas dajesz przykłady z jednej strony jednak w tej chwili bardzo zmarginalizowanego, o ile nie minionego rolnictwa, takich właśnie gospodarstw mamy niestety w stosunku do hodowli przemysłowej dużo, dużo mniej, więc to jest pierwszy problem, eliminacja hodowli przemysłowej. A no, to dotyczy Europy czy w ogóle tego świata zachodniego, natomiast w Afryce, Azji, w Australii to mnóstwo ludzi żyje, no może skromnie bym powiedział, nawet na granicy ubóstwa, czasem głodu, ale właśnie hodując sobie tam jedną kurę, jedną krowę, jedną kozę i tak dalej, to
to są... Właśnie dlatego ja mówię, nie wpadajmy w fanatyzm, bo oczywiście tutaj jest druga sprawa, że mamy dużo takich przestrzeni geograficzno-społeczno-politycznych, gdzie ludzie tak naprawdę głodują, prawda? Czy dla nich jedynym źródłem utrzymania jest właśnie zwierzę. Więc tu ja bym absolutnie nie dyskutowała, prawda? No bo co, mam zabić tego człowieka i odebrać mu już wszystko, wiadomo, prawda? Więc fanatyzm w każdej sprawie, nawet bardzo dobrej, jest zły i ja bym z nim polemizowała. Tutaj przede wszystkim, jeżeli już to jako weganka jestem przeciwna hodowlom wielkopołaciowym i takiemu właśnie konsumpcyjnemu wyzyskowi. Natomiast oczywiście idealnie by było, idealnie i na to nam przecież technologia już pozwala, tworzyć czyste mięso, czysty pokarm, prawda? Bo są ludzie, którzy zwyczajnie na przykład lubią mięso, czy gdzieś ze względów kulturowych potrzebują, więc to czyste mięso wyhodowane w laboratorium choćby byłoby dla nich dobrym rozwiązaniem. Natomiast no, póki co jest jak jest, wydaje mi się, że ważna jest taka świadomość konsumpcyjna. Bo weganizm to już jest pewien finał drogi, prawda? Zaczyna się najpierw od wegetarianizmu, zaczyna się od takiej właśnie świadomości konsumenckiej, bo to jest nie tylko niekupowanie na przykład produktów odzwierzęcych, ale to jest też na przykład sprawdzanie, czy prawda, produkty nie zostały uzyskane na przykład kosztem przemocy wobec ludzi, którzy produkowali je. Więc ta świadomość konsumencka, ona tu jest bardzo ważna, prawda? Ona gdzieś też się zwiąże się z ruchami zero waste'owymi, więc to jest taki cały pakiet i weganizm może być na końcu drogi. Natomiast nie chciałabym z niego robić takiej broni, w której powiem, że każdy, kto zje jajko, ser albo mięso, jest kimś złym, bo tak jak powiedziałeś, prawda, no są po prostu sytuacje, są regiony świata, gdzie nie ma takiego komfortu, jaki my mamy, ludzie Zachodu, a poza tym nawet w kulturze zachodniej, jeżeli ktoś jest, załóżmy, osobą samotną, chorującą, która jest w tej chwili w szpitalu i nie ma wsparcia, to jest zdana na tą dietę, która zostanie tej osobie podana. Więc tak samo, prawda, nie chciałabym stygmatyzować takiej osoby, która zjada ten pokarm, który jest jej dostarczony, a ona nie może sobie samodzielnie, prawda, wybrać. Tutaj też musimy pamiętać o tym, że weganizm jest komfortem wyboru, komfortem pewnych możliwości, czasami właśnie ekonomicznych, czy społecznych, czy jakiejś sytuacji życiowej, w której się znajdujemy. I też trzeba pamiętać, to jest dla mnie szalenie ważne, i o tym w tej mojej książce piszę, że my wszyscy jednak wyszliśmy najpierw od diety mięsnej. Mało jest wegan, którzy urodzili się w rodzinach wegańskich, czyli to jest też cały proces, prawda, który często wiąże się z albo luksusem podejmowania pewnych decyzji, czy możliwościami takiego, a nie innego wyboru stylu życia. I to jest ważne, bo jeżeli teraz, tak jak powiedziałeś, popatrzymy na takie fanatyczne, wręcz religijne podejście, no to ono będzie tak samo złe, jak każde inne, bo wydaje mi się, że możemy znaleźć naprawdę dużo takich momentów, w których zwyczajnie nie mamy luksusu kulturowego wyboru, prawda? To trochę tak jak osoba, która jest poddana przemocy ekonomicznej. Niestety często w Polsce to dotyczy albo kobiet, albo osób w wieku senioralnym, gdzie osoba taka nie posiada na przykład dostępu do swojego własnego konta, do swoich własnych pieniędzy i ma wydzielane albo dostarczane produkty, które osoba przemocowa uznaje za właściwe. No też, prawda, czy możemy wtedy w ogóle dyskutować o jakimkolwiek wyborze, więc na pewno weganizm jest luksusem, prawda, i świadomości, i możliwości, i wyboru, i nie może stać się jakąś bronią, wskazywać ty albo ty jesteś złą osobą. Natomiast dla mnie tutaj ważniejsze jest pokazywanie to, z czego możemy rezygnować, jakoś właśnie z tych
produktów, które niosą w sobie krzywdę, czy niosą też zniszczenie klimatyczne. Choćby produkują... No właśnie, to może tutaj jest pies pogrzebany, bo jakby to powiedzieć, nie do końca wszyscy jeszcze zdają sobie sprawę, bo nie wszyscy wierzą naukowcom, a czasem jest to kwestia polityczna, że nasza cywilizacja się powoli degeneruje, a właściwie nie sama siebie też trochę, ale przede wszystkim cały glob, tak? Że być może rzeczywiście jest tak, jak głosi ta teoria kryzysu klimatycznego, potwierdzona przez wiele badań, że jeśli nie zmienimy w ogóle sposobu gospodarowania, to tak wyeksploatujemy Ziemię, że nie da się tutaj żyć. No to nie jest kwestia paru lat, to jest paru nastu, może paru dziesięciu. Zobaczymy. No może ja już nie zobaczę, ale ty pewnie jeszcze tak. Z tym, że to trochę jest taki argument jakby pragmatyczny, tak? To już nie jest argument do końca etyczny. No bo ja rozumiem, że gdzieś tam za tym, co wcześniej mówiłaś, kryje się takie poczucie pewnej takiej, no nie wiem, grzeszności czy niewłaściwości postępowania w stosunku do tej kury, czy tam krowy, czy biednej świnki, którą zabijamy, żeby szynkę jeść. Natomiast sprawa klimatu może jest po prostu kwestią taką, że no, zacznie nam zalewać, nie wiem, hel, wybrzeże, a te tereny, które kiedyś były fantastyczne, to w ogóle będą za gorące i wszyscy imigranci nas tutaj zaleją. Więc być może w naszym dobrze pojętym interesie byłoby jakby takie produkowanie żywności, żeby ona, no, żeby ten proces nie był aż tak energochłonny i nie produkował tylu substancji, których nie chcemy. Może to jest rzeczywiście tak, jak ty mówisz, że warto spróbować, no, po to, żeby tutaj bez, jakby to powiedzieć, no, bez tej szkody dla Matki Ziemi funkcjonować. Z tym, że większość ludzi tak naprawdę żyjących na naszej planecie ma inny problem. Ten problem nie jest taki, że korzystają z wszystkich tych dobrodziejstw, bo to jest mniejszość. Zachód, którego w jakimś sensie jesteśmy częścią, ale może niestety tą troszkę gorszą, ale jednak należymy do tych krajów rozwiniętych, a trujemy, że tak powiem, też na szeroką skalę. Ale ta teoria, która mówi, że trzeba teraz zadbać o to, żeby ten wzrost temperatury nie następował, ta dziura ozonowa się nie powiększała i te wszystkie inne nieszczęścia, opiera się na tym myśleniu bogatych i rozwiniętych społeczeństw, tak? Że będziemy mieli czyste powietrze w Europie, jak będziemy jeździli elektrycznymi samochodami. No jeśli to się w ogóle uda i to w ogóle jest prawda, że te samochody są tak ekologiczne. Natomiast myśląc o Afryce, o Azji, o jakichś biedniejszych krajach południowej Ameryki, no to musimy sobie uświadomić, że tam są setki milionów ludzi, którzy żyją tak biednie, że dla nich szczytem szczęścia jest taki przemysł, jaki my mamy, tak? Nawet niszczący, tak? Nawet taki energochłonny, czy taki, który de facto zaciąga jakby dług, tak? Taki ekologiczny. No to czy, jak to powiedzieć, no to co, jak pogodzić ten twój luksusowy weganizm? Sama powiedziałaś, że to taki luksus, tak? Że to taki wybór człowieka bogatego i wyrafinowanego, który może sobie na to pozwolić, tak? Możesz sobie nie jeść bewsztyk. Ktoś zarabiasz i są restauracje w Krakowie, gdzie te bewsztyki podają. Natomiast mieszkaniec środka Afryki, czy jakiegoś azjatyckiego kraju, który pracuje za dolara dziennie, tak? Czy tam za parę dolarów, no to on może sobie pozwolić na taką miskę ryżu, którą tutaj spopularyzował nasz premier. I no to jak to jest? No? Czy sądzisz, że to tych ludzi można nakłonić do tego, żeby oni teraz zaczęli tak kombinować? Naczynia są połączone. System naczyń mam połączonych. Pisząc tą książkę, ja cały czas grzebałam po statystykach, różnych raportach. Właśnie szukałam tych również praktycznych i pragmatycznych zarówno problemów, jak i rozwiązań.
I to, co mnie uderzyło, i myślę, że każdą z nas, którzy jakkolwiek zajmują się właśnie kryzysem klimatycznym, od razu przeraża, to to, że kryzys klimatyczny jest w dużej mierze generowany przez właśnie ten luksusowy Zachód, a największe skutki kryzysu klimatycznego już w tej chwili ponoszą ludzie z tego tak zwanego południa, biednego południa. I natrafiłam na parę takich danych, które dla mnie są przerażające i które w jakimś sensie mogą być odpowiedzią na to, co tutaj powiedziałaś. Na przykład na jednym akrze ziemi można wyhodować 112 kg, znaczy z tego jednego akru można uzyskać 112 kg wołowiny. Czyli chodzi tutaj, prawda, o najpierw posadzenie tak zwanej paszy, potem, prawda, wykarmienie zwierząt, które potem zostaną na tą wołowinę przerobione. I ten sam jeden akr, który zostanie... gazów cieplarnianych przy okazji, prawda? Tak, dokładnie, prawda, bo mamy jeszcze transport, mamy dwutlenek węgla, metan, które są... dostają się przez to do atmosfery. I ten sam jeden akr, jeżeli obsadzimy ziemniakami, to uzyskamy 18 tysięcy kilogramów. I problem polega na tym, bo to też jest przebadane, opisane, no weźmy choćby... Moja babcia zawsze mówiła, to nie jest ziemniaków, jak już nie możesz, tylko zjedz mięsko. Tak, oczywiście. To jest... W związku z tym, no, myślenie mojej babci, ale oparte na takim zdroworozsądkowym założeniu, że więcej tych ważnych rzeczy dla organizmu jest w tym mięsie, tak? Że jak będziemy jedli same ziemniaki, to będziemy mieli wielkie brzuchy i będziemy cierpieli na awitaminozę i jeszcze różne inne nieszczęścia nas spotkają, prawda? Ale wracam do tego, co chciałam powiedzieć, bo teraz, prawda, Stefano Libretti we Władcach Jedzenia pokazuje, jak czasami ludzie głodują i żyją właśnie z tej choćby przysłowiowej miski ryżu, czy nawet tego luksusu nie mają, a obok rozciągają się wielkie pola upraw, na przykład soi, która jest przeznaczona na paszę dla krów, które potem zostaną zabite i które będą spożywane przez właśnie tych bogatych i przejedzonych ludzi Zachodu. Więc tu jest problem. Wystarczyłoby, prawda, te pola zamienić na uprawę roślin, które są dla danej kultury no, po prostu rodzime. I wtedy zamiast, prawda, głodu mielibyśmy jakąś zrównoważoną gospodarkę. I moim zdaniem największy problem właśnie polega na tym, że my cały czas chcemy nakarmić przejedzonych. I to generuje właśnie te wielkie straty. Bo oni mają kapitał. Oni chcą kupować takie produkty, które lubią. Lubią jeść mięso. Ale zwrotnie, ponieważ wszystko jest ze sobą połączone, wcześniej czy później kryzys klimatyczny dopadnie też tych i przejedzonych. To, że oni mają teraz kapitał, prawda, czy to, że my w tej chwili, bo ty i ja, no ja wprawdzie jestem budżetówka, więc może nie powinnam tak mówić o luksusie, ale jednak, prawda, należymy do tego elitarnego klubu obywateli, prawda, Zachodu, Europy, więc można powiedzieć, że jesteśmy tu gdzieś przejedzeni. Natomiast na UJ-cie klimatyzację w pomieszczeniach, w których prowadzisz zajęcia i wykłady, prawda? Także w jakimś sensie żyjesz w luksusie, niezależnie od tego, że jesteś budżetówka. Nawet powiedziałbym, że w okresie pandemii to lepiej być w budżetówce, bo niezależnie od tego, czy faktycznie świadczysz pracę, czy też robisz to, no też świadczysz, ale online. Ludzie tacy jak ja, to jak nie podejmują działania własnego i nie zarabiają
coś tam produkując, wytwarzając, pisząc, sprzedając, no to nie zarabiają nic. Więc ta budżetówka w tym okresie to jest luksus. No, tak, tak. To zresztą Żiżek mówił właśnie o burżuazji pobierającej pensję, nowej burżuazji pobierającej pensję. I tam ludzie choćby mojego zawodu wylądowali. Jasne, masz absolutnie rację, ale tu cały czas, popatrzcie, zderzamy się z takimi nierównościami, że jedni mają zagwarantowaną czy tą pensję, czy zagwarantowane możliwości różnego rodzaju, inni nie. Natomiast ci, co mają, jakby nie widzą tego, czego nie mają ci, którzy są gdzieś, prawda, marginalizowani. Natomiast nasza konsumpcja, prawda, ludzi kultury zachodu uderzy w pewnym momencie wszystkich. To, że zaczyna się na biednym południu, to, że najpierw, prawda, zaczynają cierpieć ludzie, którzy po prostu zostali przez nas, przez nasz styl życia czy naszą politykę zmarginalizowani. To jest no niestety właśnie ten i taki klasizm, czasami nawet i powiedziałabym ukryty rasizm. Natomiast z drugiej strony tak naprawdę zabieramy szansę następnym pokoleniom wszystkich istot żyjących, prawda? Bo to wielkie wymieranie może skończyć się na Homo sapiens. Oczywiście jak pokazują czy ewolucjoniści, biolodzy, matka Gaja najprawdopodobniej sobie poradzi bez naszego gatunku i to życie być może po jakimś czasie wróci do równowagi. Tylko pytanie, czy chcemy dopuścić do aż takiego zniszczenia, prawda? Ciągle jednak, no nie zatrzymamy już zmian klimatycznych, ale ciągle możemy je osłabić. Ciągle możemy zagwarantować przyszłym pokoleniom ludzi i to, prawda, na całym świecie jakiś zrównoważony rozwój, tylko trzeba chcieć. I to jest to, co pisze Peter Singer, który jest, prawda, etykiem, filozofem i on ma takie pragmatyczne właśnie nastawienie. I on pokazuje, że my powinniśmy właśnie podchodzić do etyki, do naszych takich zadań politycznych, społecznych, do naszego życia codziennego właśnie tak pragmatycznie, ale też równościowo. On mówi, etyka powinna nam się zacząć od pytania, co z innym, co z drugim i jak moje teraz wybory będą przekładały się i to tak właśnie powiedziałabym długofalowo na życie innych ludzi, bo my jesteśmy też przyzwyczajeni do tego, że idziemy do sklepu i szukamy tego, co tanie. A być może trzeba czasami rozejrzeć się za tym nieco tanie, a tym, co zostało w sposób etyczny na przykład wyprodukowane. Bo właśnie nas na to jeszcze stać, a to może być mechanizm spowalniający kryzys klimatyczny. Więc tutaj, prawda, ten pragmatyzm dla wielu współczesnych etyków jest taką drogą, ale to wymaga też oczywiście przepracowania i znowuż tu gdzieś wracamy do twojego wcześniejszego pytania, czy to nie jest za bardzo, o ile nie fanatyczne, to czy idealistyczne. I dla mnie właśnie tu jest problem, nie z fanatyzmem, no bo zawsze się w każdych ideach fanatycy mogą urodzić, ale z takim jednak może nie tyle idealizmem, co takim założeniem, że trzeba czasami popatrzeć poza naszymi interesami, poza naszymi przyzwyczajeniami, czy poza naszym egoizmem. I to jest bardzo trudne, bo my czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, że działamy właśnie tak egoistycznie, czy tak też elitarystycznie, wykluczająco. I w tym chyba leży największy problem, który musimy rozwiązać. Tutaj nie będę ukrywała, że mam to rozwiązanie. Oczywiście w mojej książce tam podpowiadam i kombinuję i przywołuję też różnych ciekawych myślicieli, myślicielki czy działaczy, aktywistki, ale to jest ciągle nasze zadanie, które musimy szybciutko wykonać. Oczywiście tu są niebezpieczne, bo wspomniałeś choćby nasz sposób przemieszczania się. Tu są niebezpieczne też takie ekotriki, które my uwielbiamy stosować, prawda? No bo o ile ktoś nie korzysta rzeczywiście z zasobów odnawialnych, na przykład z choćby energii pozyskanej z wiatru czy słońca, a jeździ samochodem, który jest zasilany elektrycznie,
No to on i tak bazuje, prawda, na zasobach, surowcach, które produkują zanieczyszczenie, na przykład na węglu, no skąd nam się bierze prąd, prawda? No chyba, że ktoś jest konsekwentny i potem szuka takiego zasilenia, które będzie oparte właśnie na tych surowcach odnawialnych. Ale ciągle też nie mamy do tego odpowiedniej infrastruktury, ciągle, prawda, mamy choćby za mało energii opartej na źródłach odnawialnych. No więc tu potrzebujemy nie tylko takiej świadomości konsumenckiej, nie tylko przełamywania tego naszego takiego egocentrycznego, czasami nawet nieuświadomionego, ale jednak sposobu i podejścia do życia, ale też potrzebujemy na przykład jednak więcej polityków, polityczek, którzy będą potrafili odważnie konstruować tak prawo, żeby na nas czy na producentach różnych dóbr czy usług wymuszać takie proklimatyczne, ekologiczne działanie. No tak, czyli ja rozumiem, że ty uważasz, że jest jakaś szansa przez wprowadzanie świadomości, tak? Nie przymus, tylko jakiś rodzaj no, zachęty, która ma nas jakby skłonić do tego, żebyśmy dobrowolnie zgodzili się na to, żeby na przykład no, nie kupować, no, przez to producenci przestaną produkować, bo po co mają produkować, jak ktoś tego potem nie chce, i zaczęli jeść te produkty, które są bardziej, nie wiem, ekologiczne, mniej takie energochłonne, nie przysparzają zwierzętom cierpienia i tak dalej, że to jest jakaś droga, tak? Że tą drogą być może uda nam się pewnego rodzaju sztuczka, taki trik, że będziemy jako gatunek wręcz, a także te pokolenia może naszych dzieci i wnuków żyli trochę lepiej, tak? No tak jak w Polsce do pewnego stopnia jednak sukcesem jest to, że dbamy w tej chwili bardziej niż kiedyś o powietrze, dalej jest to wielki problem, ale w niektórych rejonach to się poprawia, tak? Przez eliminację tych pieców, które są nie takie jak trzeba, przez wprowadzanie, nie wiem, zachęty do modernizacji, termomodernizacji budynków i tak dalej. Ale przepraszam, pozwól, że wejdę ci w słowo, bo to jest kluczowe. Tutaj jak dajesz przykład choćby eliminacji kopciuchów w Krakowie, to widać bardzo dobrze takich kilka poziomów, bo z jednej strony wzrasta rzeczywiście poziom świadomości obywateli, obywatelek, czyli coraz więcej osób po prostu chce korzystać z czystej energii, ale zatem też szły na przykład dotacje Unii Europejskiej, pewna polityka miasta, ale ona na przykład została wymuszona przez ruchy społeczne, które zaczęły działać na rzecz czystego środowiska. Więc gdy mówimy o tych procesach takich ratujących, powiedziałabym, już w tej chwili świat, prawda, klimat, to my tu potrzebujemy właśnie tych kilku płaszczyzn, które nam się spotkają, bo potrzebujemy polityczek, polityków, którzy zobaczą problem, ruchów społecznych, które będą jednak tworzyć nacisk na choćby politykę. Potrzebujemy międzynarodowej kooperacji, bo to jest sprawa wspólna, i potrzebujemy świadomości takiej naszej, prawda, społecznej, poszczególnych jednostek. I to można wypracować, prawda? Widać właśnie choćby po tych kopciuchach, ale nie tylko po nich, prawda? Bo jest dużo takich inicjatyw, które opierają się na zrównoważonym rozwoju, na jakichś lokalnych inicjatywach. Można zobaczyć, że dużo się już pozytywnych rzeczy dzieje i można zmieniać świat, tylko po prostu musimy być cały czas czujni i musimy tak naprawdę nie odpuszczać na żadnym z tych poziomów, prawda? Czyli jak idziemy do urn wyborczych, też powinniśmy mieć gdzieś z tyłu głowy, na kogo głosujemy, bo nie chodzi tylko o prawa jakieś doraźne czy pewną sytuację polityczną, w jakiej będziemy się znajdować, ale również chodzi o to, czym będziemy oddychać i jaka będzie jakość życia za parę lat na świecie.
No dobrze, to spróbujmy pomyśleć i zrobimy to w oparciu o klip, który zaraz Asia nam puści. Na ile takie kampanie uświadamiające, pytanie jak robione, mogą dać rzeczywiście taki efekt, że sami będziemy chcieli żyć inaczej, prawda? Bo na razie to większość z nas jednak sięga po schabowego albo kiełbasę i w ogóle te wszystkie twoje teorie traktuje jako takie, powiedziałbym, fantazje, prawda? Bogatej, dobrze sytuowanej, wyrafinowanej, ale trochę odjechanej filozofii. Asiu, 10 faktów, które zrobią z ciebie wegetarianina. Bardzo proszę. Wegetarianinem, ale to 10 faktów może sprawić, że przestaniesz jeść mięso. Miejsce 10. Kurczaki GMO. Modyfikacje kurczaków mające na celu... Piszcie w komentarzach, czy wymyśleliście kiedyś, żeby zostać wegetarianinem. Poza tym sprawdźcie naszego Facebooka, Instagrama i subskrybujcie nasz kanał. Poza tym Q&A będzie w niedzielę, więc koniecznie odwiedźcie nasz kanał. Piona! No właśnie. Skomentuj. Słucham. No, mnie to tak głowa chodziła, bo w zasadzie dużo tych punktów to jest to, o czym rozmawialiśmy. I tutaj rzeczywiście dokładnie tak to wygląda, jeżeli chodzi o hodowlę i sposób traktowania zwierząt, to udokumentowanych mamy bardzo dużo przypadków, gdzie właśnie te zwierzęta nie zostały prawidłowo ogłuszone, gdzie nie było nawet czasu, żeby sprawdzić, prawda, czy to zwierzę jest świadome, czy nie. Więc te wszystkie okrutne praktyki, tutaj nie chcę Państwa epatować, naprawdę się wydarzają. Dla osób, które no mają takie empatyczne podejście do świata, to już może być powodem, by przejść na dietę wegetariańską czy wegańską. Natomiast to, co tutaj dla mnie było najważniejsze, to właśnie pokazanie tego, o czym mówiliśmy, że dieta wegańska pozwala po prostu wyżywić więcej osób. Nie mówiliśmy o tych czynnikach zdrowotnych, a one są też bardzo ciekawe. Ja się spotkałam w wielu książkach, między innymi na przykład Jonathana Foera, który pokazywał, że weganie żyją nie tylko dłużej, ale przede wszystkim właśnie są zdrowsi. I to jest bardzo ciekawe, bo dietę wegańską, tak samo wegetariańską, bardzo często traktuje się jako coś, co jest zagrożeniem dla naszego zdrowia. Sam powiedziałeś, prawda, o babci, która mówiła, tylko zjedz mięsko. My mamy takie wyobrażenie, które tak naprawdę ma charakter kulturowy. Mięso zostało utożsamione z witalnością, z siłą, z tężyzną, dlatego rodzice czy opiekunowie robią wszystko, żeby dzieci zjadały to mięso w takiej nadziei, że właśnie dają tą witalność dziecku czy możliwości do rozwoju. Mleko jest utożsamiane też na przykład z wapniem, który dostarczany do kości powoduje, że z jednej strony na przykład kobiety nie dostają osteoporozy, z drugiej strony właśnie dzieci pijąc to mleko rzekomo mają się rozwijać. No i teraz mały problem, bo są przecież kultury, w których mleka się w ogóle nie pije. No weźmy choćby Daleki Wschód, Chiny, Japonia, Korea, tam mleko krowie w ogóle nie jest spożywane. Jakoś ci ludzie się nie łamią, nie dorastają, nie mają osteoporozy. Co więcej, prawda, badania pokazują, że picie mleka właśnie wytraca wapń z kości. Tak naprawdę jak chcemy z osteoporozą walczyć, to lepiej zjeść jakiś tofu choćby, prawda, które nam ten wapń może dostarczyć, a najlepiej jest po prostu ruszać się, pochodzić, biegać, to zwłaszcza jak wchodzimy w ten okres taki, który jest naznaczony gdzieś dojrzałością, czy tą taką dużą dojrzałością. Trochę się śmieję, bo mówię trochę o sobie, prawda? To najlepiej zacząć uprawiać sporty i wtedy wzmacniamy nasz układ kostny. Są też badania, które pokazują, że weganie i tak samo wegetarianie, czyli ci, którzy nie jedzą po prostu produktów odzwierzęcych, zwłaszcza mięsa, mają zdrowszy układ pokarmowy, tutaj o 30%, rzadziej na przykład weganie i wegetarianie chorują na
nowotwory przewodu pokarmowego. To też jest bardzo ciekawe i mi się też znaczące. I to się wiąże z jednej strony właśnie z tą dużą patologią, jaką możemy zobaczyć i w hodowli, i w rzeźni, ale też wiąże się z tym, czym są zwierzęta karmione, prawda? Bo to załamanie dobrostanu, i tu wrócę do takiego właśnie holistycznego podejścia, bo my powinniśmy zacząć myśleć holistycznie, bo to nie jest tylko tak, że zwierzę dostaje paszę, która została wyprodukowana na przykład z soi i z różnego rodzaju suplementów i antybiotyków, bo potem, prawda, te dziwne związki trafiają do ciała tego zwierzęcia, potem człowiek zjada te związki i one odbijają się na jego zdrowiu, prawda, i na jego ciele. Nie mówiąc o tym, prawda, że na przykład hodowle czy świń, czy krów wymagają zwiększonych terenów hodowli, choćby właśnie soi, która bardzo często jest używana do produkcji pasz, co z kolei powoduje, że tereny, na których soja jest uprawiana, zaczynają stają się jałowe, prawda? Bo ta monokulturowa produkcja po prostu nie służy glebie, więc w ten sposób doprowadzamy do jeszcze większej zapaści, prawda? I ci ludzie, którzy głodują, którzy już w tej chwili są, czy ponoszą skutki z jednej strony naszego konsumpcyjnego trybu życia, a z drugiej strony nie ze względów na zmiany klimatyczne czy kulturowe nie są w stanie sobie poradzić, będą jeszcze bardziej, prawda, zmarginalizowani, ale wcześniej czy później ta marginalizacja będzie coraz bardziej się poszerzała, prawda? Więc jak spojrzymy tak holistycznie na problem, to wtedy się okaże, że to, co mamy na talerzu, wiąże się z tym, co dzieje się na całym świecie. I nasz wybór, co zjem, nie jest takim tylko doraźnym wyborem, prawda? Tylko jest pewnego rodzaju kreowaniem rzeczywistości. A myślę, że mamy już dzisiaj narzędzia, które pozwalają nam sobie to wyobrazić, zrozumieć, więc zmianę też możemy dokonać. No tak, czyli ja rozumiem, że i ze względów praktycznych, pragmatycznych i idealistycznych, moralnych, i filozoficznych i tak dalej, wszyscy powinniśmy zmierzać do wegetarianizmu, a nawet być może weganizmu. I że to widzisz jako przyszłość ludzkości, czy dobrze rozumiem? Miło by było. Wiadomo, że wszyscy to nigdy nie będziemy w jednym kierunku zmierzali, natomiast im więcej osób będzie szło w tym kierunku, tym lepiej. Natomiast tu wrócę też do tych technologii, prawda? No, tak zwane czyste mięso, czy prawda, już nawet ograniczanie dla tych, którzy z różnych względów, czy kulturowych, czy jakichś innych nie mogą, już ograniczanie spożycia produktów odzwierzęcych już jest ogromną ulgą dla świata i jakimś dobrym krokiem, prawda? Więc tutaj no wszyscy byłoby pięknie, prawda? No ale nie, świat nie jest światem aniołów. Zawsze też jest taki malutki, cichutki, no nie chcę powiedzieć, że egoistyczny, ale jednak tam potrzeb, więc też nie każdy będzie w stanie realizować te zadania. Natomiast polityka na pewno będzie bardzo pomagała, bo wystarczyłoby na przykład zmienić dotacje, prawda, i zamiast dotować produkcję mięsa, to dotować produkcję czystego mięsa, czy zamiast dotować produkcję na przykład mleka, dotować produkcję napojów roślinnych, które równie dobrze w kuchni się sprawdzają jak mleko krowie. W związku z tym, prawda, tutaj takie przesunięcia nawet w dotacjach czy zmiany programów i nastawień rządowych już mogą się okazać zbawienne, prawda? Bo jeżeli w tej chwili za litr na przykład tak zwanego mleka roślinnego, jak napój owsiany, płacimy 3-4 razy więcej niż za mleko krowie, to dla wielu osób to może być po prostu cena zaporowa, prawda? Przyznam się, że ja po prostu czasami piję czarną kawę, no bo też nie zawsze mogę zaszaleć, prawda? Więc no tutaj zmiana w polityce jest równie ważna jak nasza świadomość i zmiana naszych nawyków.
No tak, ale teraz spróbuję takiego fantazjowania trochę, opartego na niezbyt może takiej naukowej, ale takiej obserwacji tego, jak było, prawda? I jak cofniemy się, no wiele osób dzisiaj i instytucje, władze ciągle nam powtarzają, że trzeba wrócić do starych, dobrych rozwiązań, wartości i tak dalej, i tak dalej. No więc spróbujmy popatrzeć na to, jak było. Ja nie mówię o tym, jak było przed 2015 rokiem, ja mówię o tym, co było 100, 200, 500 czy 1500 lat temu. Gdyby nas wehikuł czasu przeniósł tamte lata, no to byśmy bardzo szybko tego pożałowali zapewne, bo i higiena, i odżywianie, i niebezpieczeństwa, które by na nas czekały. No ja bym na pewno nie przeżył, bo noszę okulary, wtedy okularów nie było, jakby mi się podpukły, to już drugi bym nie dostał. Prawda? Też nie jestem bardzo sprawny, jeśli chodzi o władanie mieczem czy włócznią, a bez tego bym pewnie nie przeżył, chyba żebym na roli pracował ciężko, jako, nie wiem, chłop pańszczyźniany, ale to też nie był najlepszy los i za długo się nie żyło. Także to cofanie się i próba znalezienia takiego złotego, kiedyś były czasy złote, potem te srebrne, dzisiaj brązowe, a w ogóle wszystko idzie ku gorszemu, to w moim odczuciu jest dokładnie odwrotnie. Przy wszystkich nieszczęściach, jakie na nas dzisiaj spotykają, chorobach cywilizacyjnych, kryzys klimatyczny, polityczne zawirowania, okrutne wojny, to i tak to jest 100 razy lepiej niż to, jak było kiedyś, tak? Bo i te zarazy zabijały ludzi, bo tak do końca nie wiedzieli, co z tym robić, a teraz mamy no, jakieś tam metody, powiedzmy sobie, niedoskonałe, ale no, przynajmniej dające jakąś tam nadzieję, że w ogóle rozumiemy. Kiedyś to msze się zamawiało, są takie kapliczki, szczególnie na Dolnym Śląsku można oglądać, poświęcone pomorowi, tak? Że to takie przebłaganie czy podziękowanie, że ten pomór się skończył. Więc mnóstwo takich rzeczy było, które były straszliwe, tak? Z naszego punktu widzenia, gdyby tak na nie popatrzeć. I tak za bardzo nie byliśmy szczęśliwi jako gatunek ludzki. Raczej to wyrzynaliśmy na wszelkie możliwe sposoby. Europa była nieustannie, że tak powiem, terenem jakiejś straszliwej walki. I gdyby nie to, że w którymś momencie ludzie wpadli na pomysł, że jednak dobrze by było znaleźć bardziej takie mniej okrutne metody załatwiania sporów, no to dalej by były takie hekatomby, jakie kiedyś były. I teraz to się łączy z pewnego rodzaju postępem takim cywilizacyjnym w zakresie techniki, technologii i rozwiązań takich, no powiedzmy sobie, maszyna parowa, prąd elektryczny, no i tak dalej, i tak dalej. I takich bardziej finezyjnych, medycyna dzisiaj jest dosyć rozwinięta. Po co ja to wszystko mówię? Czy tobie się nie wydaje, że być może po prostu rozwój cywilizacji z wszystkimi błędami, zakrętami, tak? Na przykład co się stało? Kiedyś promowano silnik diesla, jako niby ten bardziej ekologiczny, bo mniej zużywał paliwa, tak? Teraz ten silnik diesla jest właściwie wyklęty, że to w ogóle nas straszliwie zatruwa, a przecież 20 chyba lat temu to rządy tam jakoś promowały to, nawet we Francji to tam chyba dopłacali, żeby nie zużywać tyle benzyny, bo rzeczywiście diesla się mniej zużywa. No więc jest taki postęp. Ja czytałem taką książkę Wojny plemników. To jest taki science fiction o rozmnażaniu. Mianowicie te wszystkie spory dotyczące aborcji, antykoncepcji, uświadamiania, tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj są takim tematem dnia i takie straszliwe kłótnie i w ogóle tutaj rozmaite prawne sankcje chcą jedni nakładać na drugich, jak nie uważają, że ludzie mogą żyć tak, jak chcą. To wszystko może minie, jak się rozwinie technologia. No, dzisiaj nie palimy czarownic, nie szukamy diabła. No niektórzy szukają, ale to już jest taki raczej margines, prawda? Że pewne pomysły takie, które wcześniej wydawały się tłumaczyć rzeczywistość i organizować nasze życie, no już jakby mają małe szanse wrócić, tak? No, niektórzy uważają, że XVIII wiek był fatalny i że to oświecenie wszystko zepsuło, ale to jest chyba jednak margines, tak? Cofnięcie się przed
tamten czas to oznacza po prostu cofnięcie się gdzieś tam prawie, że do epoki kamienia łupanego tak naprawdę. Więc może należy spokojnie żyć i to samo się rozwiązuje. No ja jeżdżę teraz samochodem, który pali o połowę mniej paliwa niż taki przed 20 laty, prawda? A jest luksusowy i jeszcze sam jeździ, tak? Bo praktyko muszę trzymać kierownicę i tak dalej. A za chwilę już w ogóle nie będę musiał tego robić, bo będzie to jakby załatwione w ten sposób, że to samo będzie jeździło i tak dalej, i tak dalej. Nie sądzisz, że tak po prostu będzie i że cywilizacja pójdzie w tę stronę, albo zginiemy. No ale ci, co zginą, to zginą, a cywilizacja sobie no, jakby uratuje tych, którzy postawią właśnie na jakieś rozsądne rozwiązanie. Co o tym mówisz? To Ray Kurzweil, Max Moll czy Nick Bostrom, tu prawda tylko trzech transhumanistycznych myślicieli wymieniam, to są ludzie, którzy właśnie zakładają, że technologia da nam taki postęp, pojawienie się sztucznej inteligencji da nam takie możliwości, że świat się rzeczywiście oczyści, prawda? Przede wszystkim z niekompetencji człowieka czy z takich irracjonalnych działań, które przynoszą więcej szkody niż pożytku. Co więcej, wielu transhumanistów uważa, że sztuczna inteligencja nie będzie zagrażała choćby zwierzętom, ponieważ nie będzie właśnie korzystała z ich życia, z ich ciał, więc tym samym, prawda, ten świat istot pozaludzkich będzie mógł jakby zacząć funkcjonować bez takiej ciągłej represji ze strony człowieka. Natomiast jeżeli chodzi o naukę, to mnie się wydaje, że ty tutaj pokazałeś jedną wspaniałą rzecz, że nauka rzeczywiście w dużej mierze nas uwalnia, prawda? Bo daje nam choćby postęp medyczny i podejrzewam, że tak jak ty i ja, tak wielu z Państwa, którzy będą nas słuchać, być może żyją właśnie dzięki temu, no ja na pewno, że postęp medycyny się dokonał, prawda? Tak bym już pewnie od jakichś 15 lat nie rozmawiała i nie chodziła po tym świecie. No więc rzeczywiście tutaj nauka jest taką siłą nieprawdopodobną. Natomiast filozofia, która uczy mnie, żeby krytycznie przyglądać się wszystkiemu, podpowiada mi, że nauka też powinna być przez nas krytycznie jakoś oceniana. Wydaje mi się, że takie zdanie się na to, co wyjdzie z laboratorium czy z komputera, nie do końca może być odpowiednie, bo z drugiej strony, prawda, skonstruowaliśmy też bombę wodorową, atomową, prawda, broń chemiczną, biologiczną, więc no, nie zawsze naukowcy pracują na czymś, co będzie dobre i nie zawsze też do końca wiedzą, co będzie dobre. Więc tutaj nauka jest też, trzeba pamiętać, nie tylko taką naszą siłą i daje nam ogromne możliwości, ale jest też trochę przygodą. Jest też trochę czasami, prawda, spekulacją. Potem potwierdzamy albo falsyfikujemy, ale jednak musimy pamiętać, że pojawiają się hipotezy, które czasami w ogóle nie mają swojego przełożenia i czasami królują i decydują o naszym myśleniu. Więc takie krytyczne, uważne myślenie jest nam potrzebne. I tu wrócę właśnie do takiej czy wrażliwości, czy empatii, czy takiego właśnie holistycznego spojrzenia. Ono powinno być jednak wmontowane w nasz sposób, prawda, funkcjonowania i bycia w świecie. I oczywiście podkreślam, ja nie chcę przez to deprecjonować nauki, czy powiedzieć, że ona jest niebezpieczna, bo stworzyła parę nieprzyjemnych rzeczy. Tylko, prawda, wydaje mi się, że jednak to krytyczne myślenie jest tutaj istotne, bo takie całkowite zawierzenie nauce może się okazać no, też drogą, która będzie niewystarczająca. Czasami dobrze jest łączyć
łączyć naukę z jeszcze innymi dziedzinami życia, no choćby aktywizmem. Tutaj wspomniałam Petera Singera i znowuż bym do niego wróciła, bo to jest właśnie taki ciekawy etyk, filozof, naukowiec, który w taki bardzo ciekawy sposób jednoczy z jednej strony te swoje badania naukowe, z drugiej strony taką pasję aktywistyczną i potrafi przełożyć to, co wiemy, na również ruch społeczny, prawda? Bo od czasów, kiedy w latach 70. pojawiły się jego publikacje, ruchy społeczne się wzmocniły. No i tym samym tutaj gdzieś powiedziałabym, tak już próbując odpowiedzieć na twoje pytanie, że nauka tak, ale ja bym zawsze pod laboratorium, czy pod salą wykładową, czy biblioteką chciała widzieć dobrze zorganizowanych aktywistów i aktywistki, bo w tym mariażu chyba mamy najwięcej szans na zrobienie czegoś pozytywnego. No, dzisiaj tego już tutaj nie zdołamy omówić, bo mamy ostatnich kilka minut. A tu się otwiera ogromny rozdział i filozoficzny, i taki polityczny. W zasadzie kto może być tym, kto decyduje, prawda? Bo ty mówisz o aktywistach, to są tacy samozwańcy. Ja właśnie obejrzałem film o ataku na Kapitol z 6 stycznia po wyborze Bidena na prezydenta, kiedy Trump tak troszkę zachęcił, ale tak, że potem się z tego troszkę wycofał. Tłumy, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy właśnie aktywiści, bo to byli działacze, to różni ludzie, ale też sporo takich aktywistów, poszli na Kapitol, twierdząc, że bronią Ameryki, bronią wartości tych takich, nie wiem jak to nazwać, wolnościowych, tak? Efekt był taki, że ilość osób zginęło, doszło do straszliwej destrukcji i ale wiesz co, to już Gustave Le Bon pisał, że są tłumy heroiczne, które zmieniają na dobre i są tłumy przestępcze, które rujnują. Natomiast... który jest zły, bo tutaj dotykamy bardzo delikatnej sprawy. Platon twierdził, że to powinno być państwo kierowane przez jakichś filozofów. Ten Arystoteles potem tak już mniej był taki radykalny i zdaje się taką klasę średnią tam chciał wprowadzić i ta demokracja grecka wydawała się taka w miarę rozsądna, aczkolwiek z naszego dzisiejszego punktu widzenia to przecież tam byli niewolnicy, tak? Tych obywateli stosunkowo niewielu, w Rzymie podobnie. Ale z drugiej strony od lat 60. ruchy aktywistyczne bardzo dużo jednak zmieniły i wprowadziły, prawda, i do polityki, i do naszego myślenia. Stąd ja bym, tak jak wspomniała, łączyła i widziała taki mariaż. Nie są formą ruchu aktywistycznego na przykład, bo to przecież też tak oddolnie się ukształtowało, potem wsparli to przemysłowcy, ale ta partia NSDAP, Adolf Hitler i towarzysze, no to się takie samo zrodziło. Oni byli jakby takimi samozwańcami. Znaczy, ja specjalnie złośliwie... Ale za nimi szła ideologia. Słucham? No tak, no, ale oni mieli taką ideologię, ale... Udwodza. Z góry trudno określić, która ideologia jest dobra, która zła i przed epoką tą straszliwą obozów koncentracyjnych i krematoriów, to Adolf Hitler był uważany przez wielu i także w Polsce za takiego nowego mesjasza prawie. Także tutaj trzeba bardzo uważać, myślę, z tym, kto jest aktywistą, samozwańcem, który potrafi, że tak powiem, przewidzieć przyszłość. Z drugiej strony demokracja, jak wiemy, no, ma różne swoje wady, ale zdaje się, nikt nic lepszego nie wymyślił wad demokracji. Niemniej jest to kontrolowanie nauki przez właśnie nie wiadomo kogo jest takim postulatem troszkę, powiedziałbym,
idealistycznym, ale też mającym w sobie pewne niebezpieczeństwa. Ale ja nie mówię tutaj, poczekaj, o kontroli, tylko o współpracy. I wydaje mi się, że najlepiej nawet sama demokracja zyskuje, jak różne środowiska ze sobą po prostu współpracują, prawda? Bo masz absolutnie rację, że możemy mieć bardzo różne ruchy aktywistyczne, tak samo jak bardzo różnych i naukowców, naukowczynie czy polityków, polityczki. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do kooperacji, gdzie mogą różne środowiska się spotkać, też ludzie różnych stron, prawej, lewej, prawda, czy jakiejś przekątnej, prostokątnej, że ludzie po prostu mogą i są takie platformy, to wtedy mamy większe szanse, że z tego coś wyłoni się pozytywnego, prawda? Więc tutaj patrząc na wiek, choćby 20, czy nawet ostatnie ruchy młodzieżowe, plus nauka, która nam pokazuje, prawda, na przykład bogactwo świata zwierząt pozaludzkich, czy to, jak funkcjonuje mózg, świadomość, no to, prawda, mamy naprawdę ogromne narzędzie i ogromny potencjał, ale kooperacja jest czymś, wydaje mi się, bardzo ważnym, a dla demokracji czy przyszłości być może podstawowym. No tak, ja tu właściwie ci przypomnę, że jak była rewolucja bolszewicka, to wydawało się przez chwilę, że tam wszyscy mogli coś powiedzieć i się rozwijały bardzo różne prądy. Byli też na przykład nudyści, którzy zdaje się opanowywali miasto na pewien czas, bo kiedyś to sporo czytałem, jak pracowałem nad tekstem ulicy Łódzkiej. A Adolf Hitler był, zdaje się, wegetarianinem na przykład, tak? Że nie wszyscy ci, którzy się odżywiają w sposób taki, jak ty byś uważała za właściwy, są naszymi idolami. No to oddaję ci teraz ostatnią minutę, no półtorej w porywach, na twoje ostatnie słowo. Co zrobić, żeby było lepiej, czy wegetarianizm, weganizm nas zaprowadzi do raju? Do raju to chyba nas nic nie zaprowadzi, natomiast ja myślę, że to, co jest istotne, to takie otwarcie się na inność innych, próba dialogu, poszukiwanie właśnie dobrych praktyk czy dobrej mowy, a przede wszystkim próba zrozumienia, prawda, i siebie samych i innych, niezależnie od tego, jakiego są gatunku czy skąd pochodzą. I weganizm jest przede wszystkim drogą, prawda, poszukiwaniem, natomiast do czego dojdziemy, to już od nas wszystkich zależy. Joanno, pokaż swoją książkę na koniec raz jeszcze, żebyśmy wiedzieli. Polecamy. Jak wygląda to wywrotowe dzieło, które być może spowoduje, że Polacy przestaną jeść mięso i wszyscy zaczną żyć no, tak, jak ty uważasz, że to jest właściwe. Do kupienia online, także zapraszamy. Bardzo ci dziękuję i bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wytrwali i nie czują się urażeni tutaj różnymi herezjami na temat szkodliwości jedzenia mięsa, bo do niedawna to było uważane za super zdrowe. Teraz się okazuje, że to powoduje raka, więc jak widać, wszystko się zmienia i musimy być czujni, żeby nadążać za nowymi osiągnięciami nauki, która za chwilę zresztą może znowu zmienić zdanie. Jeszcze raz dziękuję, dziękuję Państwu i do zobaczenia następnym razem. Reset Obywatelski.